Magia świąt. Magia świąt. Słuchajcie, Klobabcia 741. Magia świąt. Mikołajki już były, za 2 tygodnie Wigilia. Wigilia świąt Bożego Narodzenia. My wszyscy ustrojeni w te gadżeciki, bo lubimy gadżeciki, lubimy sobie takie choinki świecące, ja też zresztą bardzo lubię. I lubimy takie na przykład kulki. A, proszę bardzo. Tak, śnieg pada, Mikołaj, śnieg pada, pięknie, pięknie. Pokażę wam też tą Barbie moją. Lachona obrzydliwego, wiem, że niektórzy z was wiedzą, że jej nie znoszę, ale dobra, też ma czapulinkę. Nałożyłam jej taką maskę, bo naprawdę to powinna mieć taką twarz. Dobra, ale ja nie o tym. Chciałam wam powiedzieć o tym, 2 tygodnie przed świętami, że przed pandemią staraliśmy się wylatywać z dziadkiem, z klopdziadkiem do krajów cieplejszych. Też tutaj mam, popatrzcie, mam bobkę. O, bobkę. Do krajów cieplejszych. Bo ja jestem straszny zmarszluch. Zimno mi po prostu, cały czas mi zimno. No więc do tych krajów cieplejszych wyjeżdżaliśmy do Turcji, wyjeżdżaliśmy na wyspy hiszpańskie. No ale zdarzyła się pandemia i inne rzeczy się zdarzyły i już nie wyjeżdżamy. A ponieważ moim marzeniem jest wyjechać na święta, wylecieć, a uwielbiam latać samolotami, mimo że strasznie się boję. Jakiś taki dualizm dziwny. No więc, ponieważ moim marzeniem jest wylecieć, to teraz pokażę wam mój filmik o marzeniu. To lecę na lotnisko. Lecę na lotnisko, moi kochani. Zaraz będę na lotnisku, zaraz będę w samolocie. Do zobaczenia. Uff, to już jestem w samolocie. Pasy zapinam, bo zaraz będziemy startować. I powiem teraz wam tak. Zawsze jak podróżuję, odkąd pamiętam, jak samolotem podróżuję, to mam na sobie zawsze tę jedną bransoletkę. Ta jest moją bransoletką, którą noszę od początku moich przygód samolotowych. Tutaj jest oko. Oko proroka, które mnie chroni. I łapka Fatimy, która też mnie chroni. Ja jestem troszeczkę przesądna. A drugą bransoletką, którą noszę od wielu lat, tylko w samolocie, tylko na lot, jest taka bransoletka, którą kupiłam sobie właśnie w samolocie. Wiele, wiele lat temu. No to takie początki o tym, co wam chciałam powiedzieć przed startem. No to luch. Zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Please take time to read the safety instructions which you will find in the seat pocket in front of you. We remind you that smoking tobacco products and e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the toilets. Wystartowaliśmy, lecimy, lecimy, lecimy. No, to już lecimy. To teraz jeszcze wam powiem, co zawsze też mam ze sobą w samolocie.
zawsze mam ze sobą w samolocie te dwa miśki. To jest Ida i Leopold. Witajcie, witajcie. Ida i Leopold. Mają swoją stronkę na Facebooku. Możecie wejść. Ida i Leopold i zobaczycie sobie ich przygody. Zawsze ich mam w samolocie. Fotografuję ich w samolocie i potem, jak jesteśmy na wycieczkach, to też ich fotografuję. Także razem z Idą i Leopoldem lecimy w tej chwili gdzieś do ciepłych krajów, gdzieś, gdzie jest ciepło. Klopdziadek też z nami leci, ale jego nie wolno pokazywać, bo on tego nie lubi. No i mówiłam wam, że ja uwielbiam latać, ale boję się latać, więc no cóż, są pewne proteski pomagające. Piję sobie zawsze w czasie lotu trochę czerwonego wina. Tak, no niestety nie w szklanych kieliszkach podają, w plastikowych kubeczkach. Piję sobie czerwone wino. Nic nie jem na pokładach samolotu, bo to przeważnie są brzydliwe jedzenie, więc czasami jak są oliwki, to sobie zamówię oliwki, a to pogryzam orzeszki. No i wodę piję, bo trzeba dużo wody pić w samolocie, a potem sikam. No i w samolotowym klopie tkanka mózgowa. W samolotowym klopie chciałam zaśpiewać, ale nigdy mi nie wyszło, tam tak wyje, że nic się nie da, po prostu nic się nie da. A oprócz tego sikać w samolotowym klopie, no nie wiem, dla mnie to jest taki stres, że prawie, że nie mogę się wysikać. Tak się wam zwierzą tutaj, nie? No i na koniec moja jedyna wielka przyjemność, taka naprawdę największa. Mam zawsze ze sobą paczkę misiów. Nie podam nazwy, żeby nie było reklamy. To są takie misie. Znacie je oczywiście. Ja sobie je wtedy w czasie podróży jednego misia, drugiego misia, trzeciego i mogę już być w chmurach. Do zobaczenia. Lecę po ciepełko. Jak było, powiem wam po powrocie.